Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Uwaga Rzucam. Jesteśmy na przystanku Dartera w Poznaniu, a w dzisiejszym odcinku darterskiej matematyki omówimy sobie ważny checkout, 122 punkty. Zapraszam. Dlaczego checkout ten jest tak ważny i podkreśliłem to na początku odcinka? Ano z tego względu, że standardowa metoda rozwiązania właśnie 122 punktów to nie jest celowanie ani w sektor 20, ani w sektor 19, tylko w sektor 18 i po prostu trzeba to zapamiętać, żeby nie mieć sytuacji, że po pierwszej lotki rzucanej w wartość singlową już niestety zakończenia nie mamy. W przypadku 122 punktów celujemy w sektor 18 i tutaj jeżeli trafimy singlową wartość, to cały czas możemy zakończyć ten checkout, ponieważ zostaje nam 104 punkty, więc po trójna 18 zostawi nam bula. No i właśnie, kiedy rozwiązujemy 122 punkty, kierujemy się w sektor 18, rzucamy wartość potrójną i pojedynczą na bula lub dwie wartości potrójnej 18, żeby pozostało nam double 7. Co więcej, jeżeli dwoma pierwszymi lotkami nie ustrzelimy wartości potrójnej i będą to dwie singlowe wartości, czyli 36 punktów w tarczy, to pozostaje nam 86 punktów i teraz znowu celujemy w potrójne 18, żeby pozostawić sobie 32 punkty. Więc widzicie, że tutaj sektor 18 przy 122 jest rzeczywiście naszym przyjacielem i to tam właśnie powinniśmy celować. I w znaczącej większości przypadków właśnie tę drogę zakończenia 122 punktów będziecie widywać, aczkolwiek jest jeszcze druga z wykorzystaniem środka, ponieważ jeżeli trafimy półśrodek, czyli 25 punktów, to zostaje nam punktów 97, co oczywiście możemy rozwiązać poprzez potrójną 19 i topa. Jeżeli jednak nam się uda ustrzelić czerwony środek, no to wtedy zostaje nam 72 punkty i mamy multum możliwości, tutaj postaram się wam podlinkować film, więc tutaj przy 72 punktach tych rozgałęzień jest bardzo dużo, ale widzicie, że jeżeli mamy pewny środek, no to przy pierwszej lotce, rzucając co najmniej 25 punktów, mamy cały czas kombinację potrójna, podwójna. Niemniej jeszcze raz podkreślę, w znaczącej większości przypadków będziemy widywać celowanie w sektor 18, no bo właśnie celujemy w jeden sektor, mamy w miarę pewny rzut do środka, jeżeli trafimy jedną lotką i utrzymamy sektor, a w przypadku dwóch potrójnych mamy dużą podwójną. W przypadku drogi przez środek musimy trafić po pierwsze co najmniej zielony, potem wartość potrójną, no i wtedy dopiero dubla. No i cóż, to właściwie tyle. Tak jak mówiłem, checkout jest ważny, jest oczywiście prosty, ale ważny jest z tego względu, żeby pamiętać, żeby nie kierować się ani w sektor 19, ani 20, tylko właśnie 18 przy 122 punktach. Zresztą właśnie przy tym zakresie między 121 a 129 ważne jest, żeby zacząć od odpowiedniego sektora i w tym przypadku jest to właśnie sektor 18, więc mam nadzieję, że ktoś z was na tym skorzysta i że dla kogoś będzie to ważna porada, dzięki której zapamięta sobie, żeby właśnie w ten sposób ten checkout rozwiązywać. No i cóż, to wszystko. Na dzisiaj słyszymy się w kolejnych produkcjach. Dzięki!